Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się na trasie kampanii wyborczej w wyścigu do fotela prezydenta Rzeczpospolitej. Kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak wziął udział w drugim ostrowieckim biegu Tropem Wilczym. Na trasie kampanii wyborczej, ale także na trasie upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mądry naród, silny naród to naród także, który dba o swoją kondycję. To nie jest tylko kwestia samopoczucia, to jest też kwestia, powiedziałbym, obowiązku. Ludzie w pełni zdrowia powinni być gotowi do obrony swojej ojczyzny. Krytycznie wobec środowisk lewicowych i ich podejścia do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Krzysztof Bosak wypowiadał się podczas briefingu prasowego tuż przed spotkaniem z mieszkańcami powiatu. Zaapelowałem do wszystkich innych kandydatów na prezydenta, żeby włączyli się w upamiętnienie żołnierzy wyklętych, żeby włączyli się w ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i żeby pamięć o naszych bohaterach nas łączyła. Z doniesień medialnych wiemy, że niestety jak zwykle lewica wyłamuje się z tego konsensusu. Szkoda, że nie potrafi definitywnie zdystansować się od swojego komunistycznego bagażu. Krzysztof Bosak na spotkaniu z ostrowczanami przekonywał, że to właśnie on jest tym dobrym kandydatem na urząd prezydenta Rzeczpospolitej i wskazywał na to, co wyróżnia go na tle innych kandydatów. W mojej ocenie i wielu moich sympatyków jestem w tych wyborach jedynym kandydatem prawicowym. My używamy terminu, że jestem kandydatem ideowej prawicy, w odróżnieniu od prawicy bezideowej, centroprawicy, jak to niektórzy mówią publicyści, takiego rodzaju polityków, którzy nie chcą realizować prawicowego programu, ale chcą, żeby głosowali na nich prawicowi wyborcy. My jesteśmy biegunowo odlegli od takiej postawy. Kandydat Konfederacji, pytany o ocenę prezydentury Andrzeja Dudy, skomentował ją krytycznie. Liczyłem na zupełnie coś innego. Odbieram te 5 lat prezydentury niestety z jednej strony jako posłuszeństwo rządowi i partii rządzącej w zakresie wszelkich projektów ustaw. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o gesty i retorykę, jest to prezydentura szukająca poklasku w centrum, a nawet po lewej stronie, szukająca poklasku za granicą, a nie wśród polskich patriotów, wśród ludzi niepoprawnych politycznie. Takie osoby nie były zapraszane na wydarzenia organizowane przez pana prezydenta, nie były uwzględniane w różnego rodzaju gremiach, które pan prezydent organizuje. Poza tym oczywiście rozczarowuje lewicowa linia gospodarcza pana prezydenta, który całą tą socjaldemokratyczną politykę PiS-u chwali, a afirmuje i uważa za coś w rodzaju dobra narodowego. Sztab wyborczy Krzysztofa Bosaka jest na półmetku zbierania podpisów poparcia dla swojego kandydata. Na 14 marca w Warszawie zaplanowano konwencję wyborczą, ale już w połowie tego tygodnia zaprezentowane zostanie hasło kampanii wyborczej Krzysztofa Bosaka.